Mili Państwo, dziś dzień kotleta schabowego. Możemy go więc uczcić, aplikując sobie schabowego w pieczarkach i w śmietanie, schabowego zapiekanego pod marchewkową pierzynką, w musztardowej kruszące, marynowanego w orientalnych przyprawach, po kowalsku oraz z grzankami i pomidorami, a także na sto innych, równie atrakcyjnych sposobów bo to przecież nasza potrawa ojczysta. Smacznego. Prasa. Od przodków możemy się nauczyć mnóstwa rzeczy, także umiłowania sztuki filmowej, niekiedy umiłowania skrajnego. Goniec Wielkopolski, najstarszy i najtańszy niezależny dziennik demokratyczny z roku 1932 czytamy. 19-letni Marian Nowaczyk, zamieszkały przy Rybakach 19, zgłosił się wczoraj wieczorem na stacji Bogotowia Ratunkowego. Twierdził, że po wyjściu z kina renesans napadło go kilku wyrostków, którzy... Zadali mu rany z zemsty, że wskutek swego wysokiego wzrostu zasłaniał im ekran. Nowaczek miał na prawej dłoni ranę ciętą na 9 cm, a drugą pod łokciem. Na lewej łopatce znaleziono ułamany koniec noża. Nożownicy zbiegli. To w kinie renesans podalibyśmy też dla równowagi, co działo się w kinie Edison, ale nie podamy, ponieważ w Kurierze Poznańskim czytamy dyrekcja kina Edison wbrew dotychczasowej praktyce odmówiła w dniu wczorajszym wydania biletów do tak zwanej loży, wyznaczając sprawozdawcy kuriera podrzędne miejsce tuż przy ekranie. Wstrzymujemy się więc od pisania recenzji z tego kina. 7 listopada historia odsyła nas do dziejów sportu i zjawisk pokrewnych, bowiem... To właśnie tego dnia, w roku 1991, legenda światowej koszykówki Irwin Magic Johnson zaszokował świat nie tylko sportowy, ogłaszając, że jest nosicielem wirusa HIV wywołującego AIDS. Wiadomość dlatego była szokująca, ponieważ w tamtych czasach większość Amerykanów i reszty świata postrzegało AIDS wyłącznie jako chorobę białych, w dodatku homoseksualistów. Tymczasem Johnson był czarnoskóry i heteroseksualny. No i był legendą uznawany za koszykówkę. Kaza wszech czasów miał za sobą 13 sezonów błyskotliwej kariery w NBA i z drużyną Lakers zdobył pięć tytułów mistrzowskich w latach 80. W konsekwencji swego oświadczenia, Magic Johnson przeszedł na koszykarską emeryturę, stał się rzecznikiem profilaktyki w zakresie AIDS, a także odnoszącym sukcesy biznesmenem, który zarabiał miliony dolarów na rozmaitych przedsięwzięciach. Dzięki jednak jego medycznym Inwestycją AIDS, z choroby, która oznaczała wyrok śmierci, zmienił się w stan możliwy do opanowania przez człowieka. Kto wie, czy to nie to właśnie jest największym życiowym sukcesem tego mistrza koszykówki, co i nam podsuwa myśl, że nigdy nie wiadomo, czym i kiedy tak naprawdę możemy się przysłużyć ludzkości. Którą to spekulacją dzielił się z Państwem o poranku Wiesław Kot.